Niech mi pani powie, co my tutaj mamy. Tutaj mamy jajka od kur zielononóżek i arukan. A co to są kury zielononóżki i dlaczego te jajka są jakby inne niż normalne? Kury zielononóżki to są kury, które mają zielone nogi, a kury arukany to są kury, które nie mają ogona, a mają brody. I to jest jajko arukana. Czyli kura bez brody czy bez ogona? Bo już? Bez ogona, z brodą. A teraz wezmę sobie to drugie, to jest? To białe jest zielononóżki. Czyli kury z brodą. Nie, z zielonymi nogami. Czyli odwrotnie wszystko. Tak. Czym one się różnią od normalnych jajek? Na pewno tym, że te od kury, która się nazywa arukana, mają zieloną skorupkę. I od kur zielononóżek mają niższy poziom cholesterolu, więc są zdrowsze dla nas. Ale można je tak samo pomalować. Tak. Właśnie, to jest fajne, że one są już zielone, nie trzeba ich do farby wrzucać, można od razu woskiem malować. A teraz przed nami pani Teresa Biziec i pan Tadeusz Biziec, specjaliści od nie tylko od sękaczy, jak tutaj widać, ale również od fantastycznych pierogów. Czy to są pierogi wielkanocne, pani Tereso? Nie, ja sprzedaję cały sezon w Wigrach, bo tylko to jest przepis mojej babci jeszcze. I to dlatego trzyma się to, posmakowało ludziom i to jest tradycyjne, jeszcze nasze rodzinne. Czym one się różnią od innych pierogów? No trudno mi powiedzieć. W tej chwili one są smażone na głębokim oleju. Ciasto to nie powiem, bo to jest moja tajemnica. A no właśnie. To nie powiem jak co. Druga sprawa, te pierogi były tylko z czarną jagodą. I one z czarną jagodą są najsmaczniejsze ze świeżą. Ale że się właśnie wszystkim ludziom posmakowało i prosili, żebym robiła inne farsze. A więc farsze to są mój wymysł. Parzone jabłko, truskawka, wiśnia, ser biały. Także, że to w taki sposób jest. Teraz jeszcze zapytam o sękacza, bo słyszałem o sękaczu z różnymi dziwnymi dodatkami, pani Tereso. I to jest zdumiewające. Tak. Zaczęliśmy właśnie wymazać sękacza z kakałem, sękacz z makiem, sękacz z żurawiną. Sękacz zamiast cukru dodany jest miód na miodzie. I ostatnio właśnie pan Michał zaproponował miód gryczany, który zrobił nieprzeciętny smak, nieprzeciętny kolor i w ogóle zapach. Także to jest naprawdę warte do produkcji takiej. Panie Tadeuszu, pan pracuje przy tych wyrobach, które robi pani Teresa? Pomagam. Ale musi pan próbować też pewnie tego. Jak panu smakuje? Ale dobre. Poleca pan? Oczywiście, jak najbardziej. Panie prezesie,
dostaliście wyróżnienie. Co to jest za wyróżnienie? Wczoraj po raz podczas uroczystej gali w Białymstoku otrzymaliśmy wyróżnienie za masło tradycyjne z Filipowa. To masło, jak i inne wyroby nasze, sery żółte twarde, są produkowane bez obcych tłuszczów. Te wyroby są postrzegane bardzo dobrze na naszym obszarze, naszego województwa, jak i na rynku warszawskim bądź i krakowskim. Panie prezesie, masło to masło. Jeśli się je smaruje, rozsmarowuje po kromce chleba, czy da się wyczuć różnicę między masłem z Filipowa a jakimś innym? No, może dać się wyróżnić, bo zwłaszcza, że dzisiaj są, prawda, jest masło po części dodatkiem oleju roślinnego i takie masło bardzo łatwo się smaruje. Masło z Filipowa, jeśli leży w warunkach chłodniczych, no tak nie rozsmarowuje się. Czy na święta polecałby pan właśnie masło z Filipowa, rozumiem? Tylko masło z Filipowa. Impreza w Suwałkach, przedświąteczna. Czy brakuje nam jakiegoś przedświątecznego smaku? Smaku na pewno nie brakuje, bo każdy ma swój własny smak. Natomiast tutaj możemy po prostu wzbogacić swój smak, poznać dodatkowe smaki z naszego najbliższego regionu. Na tym właśnie polega slow food, żeby po prostu odkrywać nowe smaki i wzbogacać swój własny. Co jest nowego tutaj? Same po prostu najprzyjemniejsze smaki z naszej najbliższej okolicy. Począwszy od zwykłych jajek, po przeróżne przetwory z tych jajek, mięsa, wędliny, nalewki, wszystko co jest potrzebne na nasz po prostu wielkanocny stół. Mało tego, że to jest tylko smak kulinarny, to jeszcze są smaki artystyczne, bo widzę tutaj makatki, rzeźby. Jaja pod różną postacią, również tak poubierane, poprzeodziewane. Tak, no bo przede wszystkim artyzm w wykonaniu tych wyrobów kulinarnych, to jest jedna sprawa. Natomiast no coś na stół, tak, więc jakieś po prostu serwetki, ozdobne jajeczka, czy kurki wyrzynane, naprawdę można po prostu wiele ciekawych rzeczy też do dekoracji domu. To teraz jeszcze Michał powiedz, no wypadałoby złożyć jakieś życzenia świąteczne, smakowe życzenia świąteczne mieszkańcom, widzom telewizji Suwałki 24. Zgadza się, przede wszystkim twardego jajka, mokrego dyngusa i po prostu miłych, przyjemnych i bardzo apetycznych świąt od całego konwiwium wigierskiego i dla wszystkich mieszkańców Suwalszczyzny, Suwałki, sympatyków slow foodu. Wesołych świąt. Wesołych. Thank you.